180 dni dookoła Indii. Taki tytuł nosi kolejne spotkanie, na które zapraszają wspólnie Klub Podróżnika PTTK i Miejska Biblioteka Publiczna. Gośćmi będą podróżnicy z Łodzi, Agnieszka i Norbert Kaszyccy, którzy opowiedzą o półrocznej podróży po Indiach. Podczas spotkania, które odbędzie się w najbliższy piątek, 13 stycznia o godzinie 18:30 w Galerii Ex Libris Biblioteki, będzie można zakupić książkę Indie w kolorze kurkumy, która jest plonem wyprawy do azjatyckiego kraju. Miejska Biblioteka Publiczna organizuje również spotkanie dyskusyjnego klubu książki, podczas którego omawiana będzie książka Uczeń architekta Elif Shafak. Turecka powieściopisarka stworzyła powieść wielowarstwową, intrygującą i misternie skonstruowaną. Uczeń architekta zachwyca rozmachem, maestrią pióra i wiernym portretem epoki, uwodząc czytelnika i wciągając w świat niczym z opowieści z Tysiąca i Jednej Nocy. Placówka zachęca do wcześniejszego wypożyczenia omawianej książki w Bibliotece Głównej przy ulicy Świętego Jana 10. Spotkanie odbędzie się w środę 18 stycznia o godzinie 17. Wstęp jest wolny. Przypominamy, w niedzielę 15 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 18 będzie można obejrzeć sztukę Brel Burżuje w reżyserii Jerzego Czaplińskiego i Andrzeja Cieślika w wykonaniu aktorów z Teatru Spektrum. Spektakl ten to swoisty życiorys Brela, ukazujący jego dokonania, sztukę, jaką tworzył. To historia pełna emocji, od smutku do radosnych, zabawnych, ale i też poważnych momentów jego życia. Przypomnijmy, premiera sztuki miała miejsce w kwietniu tamtego roku. Została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność. Bilety do nabycia w kasie MOK-u. Teraz zaproszenie na dwa wyjątkowe koncerty. Chciałabym bardzo serdecznie Państwa zaprosić w imieniu własnym i wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury na wyjątkowe dwa koncerty, które czekają nas w najbliższym czasie. Już 23 stycznia, w czasie ferii zimowych, które są w województwie łódzkim, o godzinie 11 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się wyjątkowy i niepowtarzalny koncert Wołyńskich Słowików. Jest to grupa dzieci w wieku od 9 do 16 lat, która przyjechała do nas z Ukrainy o korzeniach polskich, które chcą zaprezentować i podzielić się swoim artyzmem z dziećmi z terenu naszego miasta. Serdecznie zapraszamy na ten koncert, zwłaszcza, że 21 jest Dzień Babci i Dziadka. Serdecznie zapraszamy wszystkich dziadków i wszystkie babcie wraz ze swoimi wnukami w każdym wieku, aby skorzystały z tej niezwykłej propozycji, bowiem będzie to piękne, barwne widowisko, które pozwoli nam zapoznać się z kulturą ukraińską, ale również usłyszymy wiele piosenek, tańców i kolęd wykonanych również w języku polskim. Tak jak mówię, jest to jedyny koncert, jedyny dzień, 23 stycznia, godzina 11. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Drugim wyjątkowym koncertem jest jubileusz 10-lecia gitarzystów po 40, których, myślę, nie muszę Państwu przedstawiać. Jest to zespół, który powstał i został założony w Miejskim Ośrodku Kultury przez pana Grzegorza Mało Lepszego. Jak wiemy, pana Grzegorza już nie ma wśród nas, ale jego dzieło dopełnia pan Maciej Kuliberda. Koncert odbędzie się 27 stycznia o godzinie 19. Tutaj obowiązują bilety, które są dostępne w Miejskim Ośrodku Kultury. Zapraszamy serdecznie Państwa na rezerwację i na kupno biletów. Będzie to naprawdę koncert, jak zwykle, niezapomniany. Serdecznie zapraszam jeszcze raz, zwłaszcza, że mamy karnawał. O tym koncercie mówiliśmy tydzień temu. Dziś przypominamy, w sobotę 14 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Bychlewie odbędzie się koncert noworoczny w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Bychlewianka. Publiczność usłyszy najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu wszystkich grup zespołu. W programie nie zabraknie również tańca z różnych regionów Polski. Koncert rozpocznie się o godzinie 17. Współorganizatorami tego wydarzenia są Gminny Dom Kultury w Bychlewie oraz gmina Pabianice. W
poniedziałek, 16 stycznia, w naszym województwie ruszają ferie zimowe. Oferty na czas odpoczynku w naszym mieście przygotowały placówki kulturalne. Szczegóły w programie Na jeden temat. Zapraszamy. Czas na ofertę Kinatomi. Od piątku, 13 stycznia, w repertuarze komedia Ślub doskonały. Ten ślub nie zapowiadał się najlepiej już od samego początku. Panna młoda jest w ciąży, a jej zaborcza mamusia nie chce słyszeć o prawdziwym ojcu dziecka. Pan młody w zasadzie nie zna swojej przyszłej żony, a do ożenku został zmuszony wymownym szantażem przez przyszłą teściową. Gdy nastaje dzień ślubu, rusza lawina zdarzeń. Pan młody budzi się w apartamencie dla nowożeńców z gigantycznym bólem głowy po hucznym wieczorze kawalerskim u boku nieznajomej kobiety. Do drzwi rozlega się pukanie, trzeba działać szybko i ukryć kochankę w łazience. Całe szczęście to tylko drużba. Niestety chwilę później do tego samego pomieszczenia wpada przyszła panna młoda wraz ze swoją mamusią. Jeżeli obaj panowie chcą wyjść cało z tej niewygodnej sytuacji, muszą szybko wymyślić alternatywną wersję wydarzenia. To jednak tylko pogarsza sprawę, bo z każdego kolejnego kłamstwa wpadają w następne. Wkrótce okaże się, że tu każdy ma coś do ukrycia. Ten dzień zaczyna niebezpiecznie zapowiadać się jak największa katastrofa w życiu przyszłej teściowej, teścia, świadka, wedding planerki i wszystkich dookoła. Opresja, w jakiej się znaleźli, i wyjście z niej cało wydawać się będzie niemożliwą woltą. A nawet jeśli im się uda, będzie to tylko sekunda ciszy przed burzą i preludium do tego, co jeszcze ich czeka. Jedno wydaje się pewne, o tym ślubie jeszcze długo będzie się mówić. Tylko pytanie, czy tak, jak chciała mamusia. W ramach pokazów przedpremierowych od piątku, 13 stycznia, film Mumie. W Egipcie, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem, księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Tuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie wolności, a Tut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki. Tut będzie musiał ożenić się z Nefer już za 7 dni. Musi też przynieść na ślub starożytny pierścień, który wręczył mu sam faraon. Tymczasem na powierzchni ziemi Lord Sylvester Carnaby przeprowadza ekspedycję archeologiczną, w trakcie której po raz pierwszy znajduje coś znaczącego – egipski grobowiec. Tam wśród kilkunastu artefaktów natrafia na pierścień ślubny. To jego szansa na zapisanie się w historii i zrealizowanie marzeń. Lord nie bierze jednak pod uwagę tego, że pierścień ma już właściciela. Kiedy Tut przekonuje się, że jego pierścień skradziono, nie ma wyjścia. Musi przedostać się do świata ludzi i spenetrować współczesny Londyn. Towarzyszy mu młodszy brat Sekhem, 8-letni chłopiec pragnący odbudowania pozycji Tuta jako bohatera wyścigów, oraz Krok, mały krokodyl i pupil Sekhema. Przyłącza się do nich również Nefer, która korzysta z okazji, żeby uciec przed małżeństwem i podążać za marzeniami. Trzy mumie będą musiały wspólnie przemierzać współczesny Londyn, odzyskać ukradziony przez lorda Sylwestra Carnabiego pierścień oraz, a tego nie uwzględniały plany ani Tuta, ani Nefer, polubić się. W repertuarze znajdziemy również film animacyjno-familijny Juku i magiczny świat. Myszka Juku mieszka z rodziną w piwnicach wielkiego zamku. Pewnego dnia dowiaduje się, że jej babcia potrzebuje magicznego kwiatu z Himalajów. Rozwiązanie jest proste, trzeba ruszyć w drogę i go znaleźć. W lesie, zdającym się nie mieć końca, można się zgubić, a wszędzie czyhają dzikie zwierzęta. Juku ma jednak silną motywację, żeby trafić do oddalonych szczytów. Nieoczekiwaną pomocą dla myszki będą piosenki grane na ukulele i zagadki, które usłyszała w zamkowych piwnicach. Dzięki nim po jej stronie staną lis i lisica, a także królik. Najgroźniejszy rywal, czyli wilk pilnujący gór, może okazać się nie taki straszny, jak go malują. Czy Juku uda się pomóc babci i znaleźć magiczny kwiat? Tomi zaprasza również na retransmisję najnowszego koncertu André Rieu. Ubóstwiany przez miłośników muzyki i widzów kinowych całego świata maestro, tym razem zaprasza do przepełnionej zielenią stolicy Irlandii. Dwa ostatnie pokazy zatytułowane André Rieu w Dublinie – Dobry koncert na Nowy Rok – będzie można obejrzeć w niedzielę 15 stycznia o godzinie 13 oraz we wtorek 24 stycznia o godzinie 17.
Wszyscy pamiętają letni koncert z Maastricht. Niech znów nastaną szczęśliwe dni. Już podczas niego André Rieu zapowiadał kinową podróż do Dublina. Dziś mówi jeszcze to. Nowy rok i karnawał to specjalny czas. Wraz z rodziną i przyjaciółmi z nadzieją patrzymy na nadchodzący rok. Mam nadzieję, że nasz dubliński koncert tylko utrzyma Was, kochani widzowie kinowi, w optymistycznym nastroju. Zacznijmy rok 2023 pięknym walczykiem lub dwoma. Moja wspaniała orkiestra Johanna Straussa i ja nie możemy się już doczekać, żeby zobaczyć się z Wami w kinach. André Rieu i powołana przez niego do życia orkiestra Johanna Straussa występują na całym świecie od ponad 35 lat. Ich koncerty przepełnione piękną muzyką to niezwykłe i barwne widowiska. Rocznie ogląda je na żywo ponad 500 000 melomanów. Dodatkowe kilkaset tysięcy cieszy się nimi za pośrednictwem kinowych retransmisji. Zatem, jak czytamy w zapowiedzi, zacznijmy więc wspólnie 2023 rok z André i jego orkiestrą przy dźwiękach walczyków, marszy, słynnych operowych i operetkowych arii oraz największych przebojów muzyki popularnej. Na koniec programu o książkach, które warto przeczytać. Książka Marty Sapały, Na marne. To jest reportaż wydany przez wydawnictwo Czarne. No i dotyczy takiego problemu, z którym się spotykamy gdzieś tam w mediach, czyli marnowanie jedzenia. No, słyszymy, że tak, jedzenie jest coraz droższe, a jednocześnie, paradoksalnie, tego jedzenia coraz więcej wyrzucamy. Znaczy, tak nas media straszą. Czy rzeczywiście tak jest, że tego jedzenia marnujemy coraz więcej? No, sprawa jest troszkę skomplikowana, ale rzeczywiście no, tony jedzenia rocznie są wyrzucane na śmietnik. Tutaj autorka rozmawia z różnymi ludźmi. To jest jeden z tych reportaży, gdzie się temu zwykłemu człowiekowi oddaje głos. Ona rozmawia tak i z ludźmi, którzy mają gdzieś zapisane w genach to oszczędzanie, czy z ludźmi na przykład takimi jak friganie, którzy powiedzmy szukają gdzieś tam przy śmietnikach za supermarketami tego jedzenia. No i to też nie zawsze im się uda znaleźć, bo nie jest to taka prosta sprawa. Supermarkety mają taką dziwną politykę, że one wolą to jedzenie zniszczyć czasami niż je komuś oddać, no bo no wiadomo, po prostu im się to tak opłaca bardziej. Jak ktoś jedzenie nawet lekko przeterminowane sobie znajdzie później w śmietniku, to go wcześniej nie kupi. To znaczy, problem jest na pewno wielowątkowy. Nie jest tak źle, jak niektórzy mówią. Warto przeczytać, żeby dowiedzieć się czegoś nowego o świecie. No szczególnie teraz w tych czasach, kiedy musimy trochę bardziej zaglądać do portfela i patrzeć, na co wydajemy pieniądze. Warto te zakupy, żeby były bardziej przemyślane. Kicia kocia na placu zabaw jest to kolejna książka z serii o Kici Koci autorstwa Anity Głowińskiej. Książka opowiada o tym, jak młoda kotka wybiera się na nowy plac zabaw wraz z przyjaciółmi. Niestety nasza bohaterka nie chce bawić się z nieznajomymi dziećmi. Książka jest idealna dla dzieci, które chcą przezwyciężyć swoje lęki, poznać, co się znajduje na placu zabaw oraz poznać nowe dzieci. Książka jest pięknie zilustrowana oraz zabawna. Polecam dzieciom oraz im rodzicom.